Cześć Dializiaki, no to ja Wam dzisiaj coś opowiem, co wczoraj przeżyłam. Przyszedł lekarz i marudzi, że moja przytoka to, tamto. Wiecie, w Niemczech rzadko spotykają się z tym, że przytoka była więcej niż płaska. Ewentualnie mają takie zgrubienie wielkości palca, ale to wszystko. I nie wiem, czym to jest spowodowane i jak to jest, ale oni się upierają, że dają mi bardzo małe dawki heparyny, tak jak u siebie miałam tam bardzo dużo, to tu mam o połowę mniej i nic się nie dzieje. I jeszcze wczoraj mi robili jakieś testy tej krwi, czy ona nie jest za bardzo rzadka, czy się nie robią skrzepy. No, ogólnie jaka jest ta krzepliwość podczas dializy. No i teraz co? Lekarz patrzy tą przytokę i tam, wiadomo, jest jakiś problem, chciałby coś ten i się wymądrza, że tu i tu można kuć. Ale ja byłam tak zestresowana, że stoją nade mną cztery osoby z moim ADHD, gdzie jeszcze ruszają mi tą rękę, gdzie ja nie znoszę, jak mnie ktoś obcy dotyka, jeżeli to nie jest konieczne. No i się zestresowałam, nie patrzyłam dokładnie, gdzie on pokazuje. Się okazało później, jak mnie pielęgniarka ukuła, w zespolenie. Samo zespolenie. Nigdy nie dawajcie się tak kłuć. Mi się to zdarzyło u mnie raz, a teraz tutaj drugi. I jeszcze gorzej było wczoraj, bo przy wyciąganiu igły mam całą poranioną tą część, co igła była wbita, to jakby wyciągając, rozerwała mi skórę na długości 1 cm. Boli do dzisiaj, a jak mi to wyciągali, to myślałam, że spadnę z fotela. Dusiłam się wręcz z bólu. Nie to, że tam panikowałam czy co, tylko po prostu zaczęłam się dusić z bólu. Tak mocno to bolało. Nie wiem, co oni mają w głowach. Czy on nie widział, że tam było zespolenie? Pojęcia nie mam, ale już sobie tak więcej nie pozwolę. Zrobiłam wczoraj aferę. Zresztą one były w szoku, jak przy wyciąganiu zobaczyły, że ja miałam rację, że tak się nie robi po prostu. No i teraz wątpię, że kiedykolwiek spuszczę oko z tego, gdzie mnie kują. No to jest jedna sprawa. A druga sprawa to jest taka, że się ciągle spóźniam na dializę i mam ucinany czas. I to mi bardzo nie pasuje, ale co ja mogę? Wiecie, że tutaj autobusy normalnie jak jeżdżą, bo ja sobie w jedną stronę uparłam się jeździć autobusem, to potrafi sobie nie przyjechać, przyjedzie następny, jest jeden na godzinę. No to mogliby napisać uczciwie, to jest malutkie miasteczko, ale mogliby napisać, że jeździ jeden na godzinę i okej, człowiek wtedy wie, o której ma wyjść i jak dojechać, i jak sobie to wszystko ustalić. A tak jak masz do wyboru dwa połączenia na godzinę, no to myślisz, że to one przyjadą, nie? I zawsze tak było w Niemczech. Nigdy nie miałam tak. Zawsze uważałam, że ten kraj jest taki najbardziej punktualny, że oni tutaj wszystkiego przestrzegają, że jest okej. A teraz nagle jest jakiś problem. I to już kilka razy mi się zdarzyło. I nawet w ciągu dnia, jak gdzieś jadę czy coś. Więc zaczęłam chodzić pieszo. Ja lubię chodzić pieszo, ja nie narzekam. No ale na dializę nie będę szła pieszo, bo to jest dość daleko. Dałoby się może, ale no już bez przesady. Z powrotem, wiadomo, wracam taksówką, ale te autobusy to mnie też stresują. Stoję na przystanku 1,5 godziny i czekam na następny, bo dwa wypadły. No to nie jak Niemcy, ja nie wiem, co się stało. Poszłam tam do tego ich biura i oni powiedzieli, że jakby, no, widocznie kierowca nie przyszedł do pracy i tyle, nie? To wszystko. Pozatrudniali jakichś tam ludzi, którzy nie przyjdą, wezmą zwolnienie, mają to gdzieś. Oczywiście to nie Niemcy, nie? Niemcy przychodzą do pracy. To jest po prostu, no nie wiem, co się tutaj dzieje. Tego nigdy nie doświadczyłam w Niemczech. Jezu, a ile się najeździliśmy? Przecież już tyle z 25 lat temu. I w ogóle, no, ja kiedyś przejechałam przez całe Niemcy pociągami. Chyba 12 przesiadek mieliśmy, bo takie były połączenia. No to było z 20 lat temu. I nam się nic nie spóźniło, ani minuty. A teraz takie czasy, nie?
O, no nic. Muszę sobie jakoś poradzić z tym. Może po prostu jutro wyjdę o godzinę szybciej. Bo nie chcę mieć ucinanej ciągle dializy. No, hello, nie? Wtedy mi więcej wody ściągają w mniejszym czasie i gorzej się czuję. Też tak macie? Myślę, że tak, bo pamiętajcie, że zasada jest taka, że się ściąga 0,9 litra na godzinę maksymalnie. Maksymalnie. Dobra. No to co? Kończę marudzić. Nie jestem dzisiaj w najlepszej formie po tak ciężkiej nocy. Mam nadzieję, że dzisiejsza będzie lepsza, bo naprawdę. Ach. Trzymajcie się, kochani. Pa, pa.